Cześć, witajcie moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry. Ryzen. Naszym celem w tej chwili jest dostanie się do klasztoru. To pytanie brzmi, w którą stronę jest klasztor? Trudno mi naprawdę powiedzieć, chyba nie w tym. Klasztor zdaje się, że jest w stronę góry, no ale może ten w sumie też. Też będzie do miasta, tak? No, dobra, stary, ja nie będę z tym walczył, bo... jesteś mięczakiem. To jest niebezpiecznie w sumie. Jakby tutaj w stadzie ładnie cisnął. To jest drewniane strasznie. No ale spoko. Wolałem się nie bawić już z nimi, bo już mnie to trochę wkurzało. Bo oczywiście mogłem to zrobić ładnie, żeby nie stracić żadnego HP, no ale... jestem taki bogaty, że teraz w sumie tak mi bardzo nie zależy na tym. No niestety w sumie, niestety. No fajnie, wypiłem jedną potkę i jest super. Ale teraz nie będę walczyć z tymi... co to było? No nie wiem, co to było. Tym zwierzakiem nie będę walczył, bo... to bez sensu w tej chwili. Mnie bardziej zastanawia, w którą stronę mam iść w ogóle. Chyba w górę, no bo... to jest takie logiczne dosyć, bo to nie wygląda jak bagno, bo byliśmy tam na bagnie. Bagno było aż całą tak daleko, daleko na lewo. Tam, w tamtym kierunku bardziej. Dokładnie, tam... no tam to było. Pytanie brzmi, czy na pewno tutaj w górę, czy może bardziej to coś na dole. Chociaż może tam było te bagno. Nie pamiętam, ale najpierw pójdziemy tam do góry. Myślę, że to będzie dobry kierunek. No nie wiem w końcu. Teraz troszeczkę jestem zmieszany. Ale będzie jakiś nowy znak, więc mam nadzieję, że na tym znaku będzie napisane klasztor debilu, klasztor tutaj. Miasto. Wulkaniczna twierdza, czy to jest klasztor? Hej, this area hasn't been secured yet. Be careful. Thanks. I'll keep my eyes open. Can't look after yourself, eh? I don't care what you're doing here or where you're from. I only care about security. Unauthorized people will be considered a looter. If I tell Severin at the farm, or if he sees you, you'll be arrested instantly. This area is off limits. Spoko, ale ja mam pozwolenie, nie? Ja mam pozwolenie na bycie tutaj. Pójdę tak boczkiem, boczkiem. No tam była mięta, nie wiem, czy miętę moglibyśmy w sumie wziąć, nie wiem. Ciekawe, czy ta twierdza to jest to, co mieliśmy osiągnąć. Zapiszmy sobie tutaj. You there. You better not be a looter or a vagrant. I'm not. I have a letter of recommendation from Commandant Carlos. Sure you do. Sure you do. Oh, you do. Well, sorry, can't be too careful. We've had all types trying to get in here. I'm Severin. This farm is under my command. Stay away from the buildings and don't question my people. Remember that and we'll get along just fine. Good to know. Okej. Okay. Nie wierzył mi w ogóle, że mam pozwolenie od samego Carlosa, ale mam. No myślę, że dosyć się z... co to jest? A, są te gnomy całe. Dobra, to nie chcę z nimi walczyć już teraz. Po co w sumie?
No nie dziwię mu się, że się zdziwił, bo jeszcze pewnie z 7 godzin temu, kiedy byśmy mogli tutaj trafić, no nie miałbym takiego pozwolenia. Ale teraz mam. Więc idziemy do twierdzy. Mając nadzieję, że to jest klasztor. Chociaż w sumie to może być wszystko, no dobra. Jak odleciał. To jest jakieś ptaszysko, ale to zostawię w sumie. Niech on sobie tam robi co chce. Ja chcę wejść do środka. Hey, wait. You came up the mountain, right? So, what business do you have out here? I don't recognize you. What's my business to you? Oh, nothing. Nothing. But if Santiago spots you, you'll be in trouble. Nieważne, mam to gdzieś w sumie, stary. Idę do Santiago Bernabeu, czy coś tam. Well, who do we have here? I don't recognize you. Looks to me like you're a vagrant. And vagrancy, that's illegal. If you can't give me a good reason why you're here, you will be recruited. I volunteered. I'm all... Is that so? Well, we'll ask Master Pallas about that. I'll take you straight to him. Another recruit. The guards brought you here because you transgressed the law. Am I correct? It's a mistake. Let me explain. Silence. I will not listen to this. Nope. I volunteered. I see. Then you must have something to show me. I have a letter from Commandant Carlos. Let me see. Belshaw? I see. You rendered services in Harbor Town. Interesting. This changes things. We can make use of people like you. For what? That is your decision. The training we offer here would start you as a recruit, setting you on the path of a warrior. Or, if your spiritual side is strong, you could become a novice. And later a mage. Whatever your choice, you must complete the same basic training. What if I wish to be a warrior of the Order? Warriors learn staff combat, of course, and the basics of magic. You will become a skilled fighter armed with powerful combat spells. I have made my choice. I want to be a warrior of the Order. Then go through the passage to my right. The recruit Caleb is there. He'll give you robes and explain the next steps. What does it mean to be a warrior of the Order? You start off as just one of many recruits. Few have the ability to become full warriors. But even recruits have their uses. What does a warrior of the Order do? The warriors defend the Holy Flame. They are the arm that delivers the word and fights for humanity. Their skill at fighting with staffs and their powerful combat magic is a fierce combination, but few are good enough to get that far. First, you should focus on basic training. Okej, idziemy. Wybrałem, że chcę być... Czy on nie miał mnie zaprowadzić do kogoś? Wybrałem, że chcę być tym żołnierzem, bo mi się w sumie to podoba. Lubię. Lubię walczyć, a magia mnie trochę nie interesuje. To jest takie, no chyba nie dla mnie, zdaje się. Hey, you need something. Master Pallas says you have a robe for me. Oh, he did he? Well, you can have your robe after you've earned it. Sweep the entrance hall. All the entrance hall. I'm not sweeping anything. Give me my robes. Nah, I'm only joking with you. You were actually going to do it too, weren't you? Look, here's your robe. Put it on before someone less honest than me takes you for a ride. There we go.
See? Robes suit everyone. We all look equally daft. Okay, okay, relax. I was joking. Here, take this map. It'll stop you being lost and grumpy. You're looking remarkably relaxed. You didn't volunteer, did you? Yes, I volunteered. You must have some kind of death wish. Don't you know what happens to us lot? Tell me. Most of the new recruits don't live long. We're just handy fodder sent to do whatever the Inquisitor wants, whatever he's up to. We get a bit of training, then most of us get sent into the ruins, and not many have come back. So I'd keep that whole volunteering thing to yourself. A lot of the men here weren't given a choice. You'll be branded as a crazy. Okej, okay, dobra. Gdzie mam teraz iść? Ah, I see we have a new little lawbreaker in our midst. Lawbreaker? Well, no matter what you've done in the past, you'll get a clean slate here. At least for now. Grab a staff, get back here sharpish. We'll soon have you bruised and battered like the rest. I'll be right back, Eric. Don't forget the master part. Believe me, you don't want to know what it took to earn that title. I'll be right back, Master Eric. That's more like it. Okay, gdzie ten kostur jest w końcu? Well, recruit. Aha, spoko. These are my rooms. Please remember. Luzik, luzik, stary, luzik, luzik. Here's someone who needs the protection of a good weapon. I need a staff. I'll check me stock. Got this. Oak. Good, strong wood. Knock someone's teeth through the back of the skull. It'll serve as well as a blade. Well, most blades, if you train with it. And you don't go hitting the wrong people. No dobra. W sumie to wszystko. Chodźmy walczyć teraz. Walczyć, trenować bardziej. I've got a staff. So you have. But do you know what to do with it? All right. To start, you need to learn some moves from a few of our fighters. Tucker, William, and Cato. When they're satisfied with your progress, come back and see me. And I'll be keeping a close eye on you. Got it, Eric. Master Eric. I will have respect, understand? Yes, Master Eric. Well then, off with you. And don't come back until you've learned the basics. Okej, okay, stary. To są jakieś rekruci. O, ty masz imię. Okej. Okay. If it isn't Babyface. Come to play with the adults, have you? I warn you, our grown-up games get rough. Dobra. I'm here because Master Eric sent me to train with you. Did he? Yes, that's why I'm here. Go and see Tucker and William. You can't beat them. No point trying me. Go on. Go and train with them. Dobra. I don't think we've met. My name's William. Are you a volunteer? Yes, I am. Then we're fighting for the same cause. I take it you volunteered. Yes. There's something here worth fighting for. Aha, my dobra, stworo stary. Until those temples burst out of the ground. Now they have nothing. If it hadn't been for the warriors here, my parents would have lost their lives to those creatures. Instead, they're in Harbortown. I swore to do anything I could against those creatures. You're supposed to train me. You'll do well here if you're stout-hearted. You can get strength training with Tucker, and I'll show you how to fight with a staff. I'm no master, but I know enough to give a good grounding in the basics. When Tucker's satisfied that you're strong enough, come to me to learn about technique. And then... then you have to face Cato. Watch out for Cato. He's the biggest arsehole around.
Okej, czyli mam wszystkich po kolei odlecieć. Gdzie jest ten Tucker cały? Powinien być tu jeszcze. Arikato. Dobra, zobaczmy mapę. To byłeś ty, serio? Look, another recruit, right? Me too. Tucker, recruit of the Inquisition. What a joke. The same people who chained me up now expect me to fight for them. You don't think we should fight? Against who? For what? If they're pulling us in for service, then the shit has really hit the fan. Not like we've been given a choice. No. All we can do is prepare ourselves. 1 hour of training could mean the difference between life and death. We're supposed to train. Life of glamour, this, isn't it? Right, this is what they taught me. To be good with a staff, you have to work on strength and technique. Build up your arms. Whenever you hit, you want to hit it hard. And once you've trained, we'll practice fighting. See if either of us are any good. Let's do some strength work. Good. The stronger you are, the stronger your blows will be. Hitting harder ends a fight quickly. More chance of us both surviving whatever they throw at us. No advantage in longer fights. Just more chance of you losing. When you're strong, you can finish anyone you're fighting faster. Easy. How can I improve my fighting technique? I'm no expert. For me, muscles count the most. There has to be more to it than strength. Like they've trained a recruit up in much else. I'll show you what I know, though. And you can ask William. He's picked up more than I have. I want to be stronger. Dobra, lecimy jeszcze. Starczy. I want to be stronger. We'll train later. Practice makes perfect. Teraz mam 30 punktów, tak? 25 mam punktów. Trochę chujnia w sumie. No ale dobra. Zapiszmy i teraz lecimy do Williama. I need to improve my fighting technique. Not a problem, my friend. Teach me staff fighting. Ready? You should know how to attack and parry. No point having a staff otherwise, is there? Parrying is one thing, but you can knock your opponent's weapon aside and hit him immediately. That's called a counterattack. To get it right, watch your opponent closely. If you hit them at the right moment, they'll stumble and you can attack again. Czy ja powinienem to rozdać punkt? Dobra, rozdam to. Ready? To make full use of the staff, you can't just attack from the front. Good opponents will just parry such blows and you will waste your energy. So, attack from the side. That way you can surprise an opponent and get some extra strikes in. So attacking from the side is useful for surprise. Yes, and you can use the momentum from your first blow to carry out a second, stronger, lateral blow. You need more gold. Nie chcę tego już. Okay. Don't go using that weapon, all right? Ah! Weapon away now. Ah! Ah! You've been warned. It'll be a fight. No gościa, tylko trenowałem, no kurwa, bez przesady. Ja pierdolę, nawet nie mogę poćwiczyć uderzeń moich, bo oczywiście już mam jakiś bulwers do mnie. Masakra. I need good. So yeah. Okej, zapisuję. Ile chcę załatwić tego pana? Dlaczego nie mogę z nim gadać niby? Dobra, może William ma mi jeszcze coś powiedzieć, dobra.
Kato's the best fighter. That's Master Arik. Kato's more of an ass. Don't let him muck you around. Okay. Jak mam z tą pogadać, gościu? Careful with that weapon. No, jak mam z nim pogadać? I need to No dobra, no ja nie chcę tego robić. Jezu. No ale tym się dziwnie strzela, znaczy strzela, Jezu, uderza. Strzela to po twarzach może ewentualnie. You don't mind if I take a little something. No okradł mnie, czajcie, okradł mnie. Jedno się w tej grze nie zmienia, jestem cieniasem, po prostu ile bym punktów nie rozdał, byle gnojek mnie pobije, no byle gnojek. Czego dobiłem właśnie? No dobra. Spoko, chciałem jego pałkę zabrać, no ale go dobiłem. I zapisałem, co ciekawe. Nikt nic do mnie nie ma, co ciekawe. O nie, no coś się zbugowało, no to kurwy nędzy, no. Okej, okay, no zdecydowanie popracowaliśmy nad siłą. W sumie bardzo pod siłą popracowaliśmy. No dobra, ale możemy wykonać kolejny punkt, jest spoko. Tylko zabiliśmy trackera, takera, cokolwiek. Nie wiem, czy ktoś będzie za nim tęsknił, był rekrutem, więc chyba nie. Strength. I think it's time for us to train. Well, you look like you've been doing your strength training with Tucker. So yes, I'm ready. Znaczy... So, no zdecydowanie potrenowałem i wyszło dosyć spoko. Ciekawe, czy on zauważy, że...
Dobra, tak, potrzebuję zrobić save'a takiego pełnego. Bo problem jest taki zasadniczy, że... Ja go pewnie tutaj zamorduję. Jest twardy. Jest bardzo twardy. Okej, zapisujmy tak, bo okazuje się, że to są te łatwi przeciwnicy, jak myślałem. Odkryłem technikę. Żeby wszystkich pobić, po prostu trzeba chodzić w kółko i nie ogarniają, co się dzieje. Zrobiłem save'a akurat w chwili, kiedy chyba umierałem, mam nadzieję, że nie. Ach, nie. Dobry gościu, chodź tutaj. Chodź w róg. Chodź w ten róg nawet. Okej, definitywnie nie mieli nic przeciwko temu, żebym tego też zabił. Telekineza, 50 golda, fajnie. Pałeczkę też wezmę, w sumie czemu nie. Okej, idę trzeciego zamordować, no co? Why not, nie? Why not? Oczywiście oni się nie zdziwili, że nagle kolejny rekrut znikł. No to nie jest nic takiego, no przecież normalne. Chcę pić wodę, dobra? Dobra, stanę z tej strony, żeby tego gościa tutaj obok nie łapać do rozmowy, bo on nie chce ze mną gadać i tak, wolę się napić wody. Bo takie suchary strzela ten gościu, juuu! Okej, ostatnie napicie się, bo co w sumie więcej. Finished training with Tucker and William. And it's time for a lesson from me, babyface. Let's see if you have the makings of a warrior. Let's fight. A tutaj od razu walczymy, no to ciebie chyba nie zabije. Te walki są dziwne. Put down the weapons. Okej, zapiszmy.
Znowu zabiliśmy. If you must fight, fight well. I thought you were trained. Come on. A mi przerąba ładnie. Tymczasem ja nic mu nie zrobię, tymczasem. No by nie zasłużył, nie? You're better than I thought you'd be. Next time we fight, we'll be in the arena. Then it'll be different. Dobra, walczmy na arenie. I'm ready to face you in the arena. Then stop talking, start walking. Wypijmy sobie tej wody tak do pełna i wtedy zaatakujemy go jeszcze. Albo już nie, w sumie. Nie wiem, czy takie ważne. Aha, no dobra. Musimy jednak na arenie zawalczyć z nim. Dobra, czyli tutaj już cię zabiję, gościu. Trochę przykre, ale prawdziwe. Straciłem ten fokus na postaci. Dobra, zapiszmy. Strike. Będę mógł go zabić, bo ten gość przyszedł. Dało zablokować kamerę na stałe do niego. Pan nic z tym nie zrobił nawet. No nic nie miał przy sobie już. Oho, no dobra. Dobrze wiedzieć. Miał totalnie gdzieś, że zabiłem tego gościa. Skordo, to ty! Skordo, co ty kurwa robisz? Nic mu nie zabrali, nic, on nie jest rekrutem, on jest jakimś kurde teraz bogiem. No nieważne. What did you do to Kato? Fought him. You said to train. I said to train. I've never seen him look so battered.
But a few victories against a few trainees won't make you a proper fighter. O kurde, nie zauważ, że ten gość nie żyje. The time has come for you to face me. If you feel like getting some more training, now would be the time. Unless you want to make it easy for me to pull your liver through your nostrils. I'll go and train more. I think that would be very wise. Dobra, ale tutaj zakończymy ten odcinek. Serdecznie dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków z gry Ryzen. Siemanko, cześć.